siłownia na dworze, zauważyłem z ulicy właśnie taki opuszczony dom, najprawdopodobniej opuszczony. Po tej graciarni można by sądzić, że faktycznie już tu nikt nie mieszka. Zaraz sprawdzimy, czy na pewno. Widziałem, że piesek tam jest, czyli ktoś tutaj mieszka jednak. Ale furka całkiem fajna. Tak, mój cel jest tutaj. Właśnie tu się chcę dostać. Nie widzę tu innego. Niestety muszę przejść przez bagno. Tego bagno. I właśnie doszliśmy. Znajdujemy się na cmentarzysku pojazdów, w zasadzie ciężarówek. Kiedyś pilnował tutaj piesek tego wszystkiego, niestety już go nie ma. To są ciężarówki, które pozostały. Ciekawe, czy będzie otwarta któraś. Nie, te akurat są zamknięte. Chociaż nie, ta jest otwarta. Zajrzyjmy do środka. O. Teraz jesteśmy w Iveco. Jednak większość tych ciężarówek to MAN-y, czyli bardzo dobre ciężarówki niemieckiej produkcji. Na wprost mamy kilka renówek. Na razie nie widzę żadnej ochrony. Czyli najprawdopodobniej będę mógł sobie tutaj swobodnie chodzić.
nudzę skoczyć niestety. Idziemy dalej zobaczyć, jakie skarby mamy tutaj. Czy na pewno tu nikogo nie ma? Raczej nie, nikogo nie widać. Ciężarówki są w dość dobrym stanie. A czy to nie straż pożarna? Bardzo stary Mercedesik. Zaraz sprawdzimy. Może będzie szło wejść do środka. Jest. Możemy wejść do środka. Bardzo mnie to cieszy, tylko drzwi nie idzie otworzyć za bardzo. Z tyłu dla strażaków najprawdopodobniej. Zobaczcie, ile tych aut tutaj jest. Pojemność cysterny 8000 litrów. Być może do transportu paliwa. Dobra, zamknijmy te drzwi tutaj. O, bardzo ciężko je zamknąć. Sprawdzę, czy nic się nie zmieniło. Czy nikt nie wyszedł? Chyba nie. Kolejna renówka, też cysterna. Tutaj jakiś stary, nawet nie wiem, co to za model. Zajrzymy jeszcze do tego. Wow, ten wygląda naprawdę fajnie. O, to jeden ze starszych tutaj pewnie modeli. Siądę na chwilkę i zobaczę, jak wyglądają z środka. Zamkniemy sobie drzwi i posiedzę sobie tutaj chwilę. Otworzymy sobie okienko.
spokojnie, bez przypału. O kurwa. Trzeba zabezpieczyć. Dobra. Pewnie się zastanawiacie, skąd te wszystkie ciężarówki się tutaj wzięły. Już wam powiem oczywiście. Były właściciel specjalizował się w ściąganiu właśnie takich ciężarówek wojskowych z różnych krajów NATO. Jednak nie znam przyczyny, dlaczego już po prostu tego właściciela nie ma tutaj. Z tego co słyszałem, to wyjechał. Jednak nie wierzę, że zostawił te wszystkie ciężarówki na pastwę losu. One tutaj stoją już prawie 5 lat. Man, kolejna niemiecka ciężarówka. Widzę, że tam dalej też coś jest jeszcze. Spróbuję tam dotrzeć. Im dalej idę w głąb tego miejsca, tego składowiska, to są starsze modele. Zobaczymy, może trafimy jeszcze na jakiś naprawdę zabytkowy samochód. Nawet busik się trafił, Transit chyba. Najprawdopodobniej Ford Transit. Straszne błoto dzisiaj jest. Niestety nie przygotowałem się na takie coś. Ale aż tak mi to nie przeszkadza. Sprzęt. Ciaśniej się tutaj robi. Nie wiem, gdzie poszedłem. I czy stąd wyjdę? Najlepiej będzie iść górą, bo wszystko jest zarośnięte krzakami. Thank you.
przyspieszymy trochę. Bo nie wiem, ile mogę tutaj przesiadywać. Damy radę, czy nie damy radę? Damy. Tu spróbujemy Karta się przepełniła. Musiałem zrobić przerwę i szybko zmienić na nową. Nie wiem, czy jest sens dalej tam iść. Chyba będę powoli wracał. Może stąd wyjdźmy. Chyba wrócę tą samą drogą, którą tutaj przyszedłem. Dzięki, że uczestniczyliście dzisiaj ze mną w tej eksploracji. Mam nadzieję, że Wam się podobało i oczywiście zapraszam za tydzień. I nie zapomnijcie zostawić łapki i subskrybować kanału. Na razie, trzymajcie się. Wszędzie błotko. Ale poradzę sobie z tym. Zobaczcie, ile tych aut jest. Naprawdę mnóstwo.